Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o donut cachingu, czyli możliwości cachowania częściowej zawartości strony, czyli że możemy skaszować całą zawartość strony, a pewien element z tej strony nie będzie cachowany, albo że jakiś tylko fragment strony będzie cachowany, a cała jej zawartość nie będzie cachowana. W tym celu z takiej częściowej cachowania strony, żeby tego użyć, skorzystamy z donut cachingu i zainstalujemy sobie dodatkowy pakiet MVC Donut Caching. Zainstalujemy go sobie poprzez Package Manager Console i teraz sobie go zainstalujemy. Wpisujemy install package i to się nazywa MVC Donut Caching. MVC Donut Caching i klikamy Enter. Dobrze, Donut Caching został poprawnie zainstalowany, czyli teraz możemy z niego skorzystać. Zamknijmy sobie to. Przejdźmy do Home Controllera i teraz dodajmy sobie nową akcję. Będzie to akcja, którą będziemy wykorzystywać w naszej metodzie index. Będzie to akcja cząstkowa. I tutaj sobie ją zdefiniujmy. Będzie to akcja, która będzie wyświetlać czas. Public string pobierz czas. Pobierz czas. Tak, to będzie nasza akcja pobierz czas i ona będzie zwracać aktualną godzinę. Date time now to long time string. Ona będzie zwracać aktualną godzinę. Dodamy sobie atrybut, że to jest akcja child, czyli child action only, czyli że ona może być wywołana tylko z innej akcji. Nie można jej bezpośrednio wywołać w przeglądarce. I teraz tą akcję wywołamy sobie w metodzie index, czyli tutaj, gdzie wyświetlamy godzinę na stronie, tutaj sobie wywołamy naszą akcję, którą teraz zdefiniowaliśmy i wywołamy sobie ją poprzez HTML helper, HTML action i nasza akcja nazywa się pobierz czas. Pobierz czas. I tutaj przekażemy jeszcze jeden parametr, a mianowicie przekażemy wartość true. Ten parametr jest wykorzystywany poprzez donut caching. I tym parametrem mówimy, że ta akcja ma być wyłączona z cachowania, czyli że cała strona będzie cachowana, a ta akcja nie będzie cachowana. Dobrze, zapiszmy. Wróćmy do Home Controllera. I w Home Controllerze jeszcze musimy ustawić, że teraz chcemy korzystać nie z output cache'a, tylko z donut cache'a. Donut output cache i musimy dodać przestrzeń. I teraz będziemy korzystać w naszej akcji z donut cache'a, czyli nasza strona będzie korzystała z cache'a, z donut output cache'a, tego, którego teraz zainstalowaliśmy. Będziemy cache'ować powiedzmy przez 6 sekund, a nasz widok będzie wywoływał akcję pobierz czas, którą chcemy, żeby nie była cache'owana. I to jest ta akcja pobierz czas. Dobrze, zapiszmy i uruchommy aplikację. Dobrze, nasza aplikacja się uruchomiła i tu mamy godzinę z naszego widoku i tu mamy godzinę, która jest pobierana z naszej akcji pobierz czas. I teraz jak odświeżymy stronę, to jest godzina 9:45, 38 sekund, a teraz odświeżamy stronę, widzimy, przez te 6 sekund jest cache'owana cała strona za wyjątkiem tej naszej akcji. Ta nasza akcja jest odświeżana. Co kliknięcie jest ona odświeżana. Natomiast
cała strona odświeża się dopiero co 6 sekund. Czyli wykorzystując mechanizm donut cachingu, skeszowaliśmy całą zawartość strony oprócz tej fragmentu, oprócz tego fragmentu, oprócz tej jednej akcji pobierz czas. Zamknijmy, zatrzymajmy, gdyż teraz dla naszej akcji indeks, dla naszego widoku indeks użyliśmy donut cachingu, gdzie ustawiliśmy cacheowanie na 6 sekund, nie różnicowaliśmy od parametru, ustawiliśmy na 6 sekund, czyli cała nasza strona jest cacheowana, ale ustawiliśmy też, że wywołujemy tutaj HTML action pobierz czas i chcemy, żeby ta akcja pobierz czas nie była cacheowana, ustawiliśmy na true, wyłączyliśmy cacheowanie i ta akcja pobierz czas, ta akcja nie jest cacheowana. Po prostu ten jeden malutki fragmencik strony nie jest cacheowany, jest cały czas pobierany z serwera. Natomiast cała zawartość pozostała strony jest cacheowana. A teraz możemy zrobić tak, żeby było odwrotnie, żeby cała strona była cacheowana, natomiast ta malutka zawartość, znaczy żeby cała strona nie była cacheowana, a ta malutka zawartość była cacheowana. W tym celu akcja indeks nie korzysta z cache'a, czyli tutaj sobie zakomentujemy ten cache. Akcja index nie będzie korzystać z cache'a, natomiast akcja getTime będzie korzystać z cache'a i tutaj dodamy sobie atrybut outputCache duration ustawimy przykładowo na 6. Uruchomimy aplikację. Dobrze, nasza aplikacja się uruchomiła. Odświeżmy i teraz mamy tu godzinę 9:48:18, 9:48:18 i teraz jak odświeżamy, widzimy, zmienia się ta godzina, czyli cała zawartość strony nie jest cacheowana, natomiast jest cacheowana tylko ta malutka zawartość metody pobierz czas. Czyli w tym momencie mamy cacheowaną tylko tą malutką zawartość metody. Cała strona nie jest cacheowana, a cacheowana jest ta malutka zawartość. W poprzednim przykładzie mieliśmy, że cacheowana była cała zawartość, a nie była cacheowana ta. Także możemy cacheować albo całą zawartość wyłączeniem jakiegoś jej fragmentu, albo możemy cacheować tylko fragmencik strony, a całej zawartości nie cacheować. To w zależności od potrzeb. A do tego celu użyliśmy donut cachingu. Zatrzymajmy. Podsumujmy, co dzisiaj żeśmy zrobili. A więc pierwszą rzeczą, jaką żeśmy zrobili, to zainstalowaliśmy MVC Donut Caching. Następnie dodaliśmy sobie akcję Child Action Only, czyli akcja, która jest wywoływana z naszej metody, z naszego widoku index. I tutaj w tej akcji ustawiliśmy, że chcemy, żeby ta akcja była wyłączona z cacheowania i to zrobiliśmy w pierwszym przypadku, gdy tutaj nie było cache'a, tylko ustawiliśmy tutaj sobie donut caching, ustawiliśmy sobie, że akcja index ma być cacheowana, natomiast akcja pobierz czas w widoku wyłączyliśmy sobie cacheowanie. Powiedzieliśmy, że ta akcja z całego widoku ma być wyłączona, ma nie być cacheowana. Czyli cały nasz widok, indeks ma być cacheowany, natomiast tylko ta akcja, która zwraca czas, ma nie być cacheowana. A w drugim przypadku zrezygnowaliśmy z cacheowania całej strony, natomiast dodaliśmy output cache do akcji, która jest wywoływana w widoku, czyli cała ta strona nie była cacheowana, a cacheowany był, a tylko ta akcja, która jest wywoływana w widoku i tylko ta akcja była cacheowana. Dobrze, na temat cache'a to by było wszystko. Omówiliśmy data caching, omówiliśmy output caching i omówiliśmy donut caching, czyli z tematem cache'a to by było wszystko. Zalecałbym sobie to wszystko dobrze przećwiczyć i w zależności od potrzeb wykorzystywany jest albo output caching, albo donut caching, data caching, w zależności od potrzeb. No, output caching jest wykorzystywany głównie w celach, żeby nie obciążać tak serwera. Po co za każdym razem ma być pobierana strona, odpytywany serwer,
kiedy ta zawartość strony się aż tak często nie zmienia i możemy skorzystać z wartości strony, która jest przechowywana w cache'u. Także mechanizm cache'a jest bardzo, bardzo korzystnym rozwiązaniem odciążającym serwer, aczkolwiek trzeba go stosować z rozwagą właśnie w oparciu o to, że zawartość strony przy każdym przeładowaniu może się zmieniać, tak jak żeśmy sobie ustawiali tutaj różnicowanie w zależności od parametru. Ale najlepiej sobie to wszystko przećwiczyć i wszystko stosować w zależności od potrzeb. Także na temat cache'a myślę, że mówiliśmy sobie wszystko. Dziękuję.